W Karłowie ruszyła budowa stacji ratownictwa górskiego. Szacunkowa wartość projektu to ponad 5 milionów złotych. Przyszedł ten czas. Ten czas szedł do nas bardzo długo, bo około 15 lat. Były różne propozycje, ale już wszystko zapomniałem. Tak się cieszę, że wreszcie jest lokalizacja, że gmina z zasobów swoich przekazała działkę dużą, wartą około 250 tysięcy złotych. Ale mówię tylko dlatego informacyjnie, bo zrobiliśmy to z serca. Zresztą to też jest fragment Parku Narodowego. Rozpoczęła się budowa goprówki. Dzięki aktywności i wielu, wielu osobom, które pomogły, zarząd GOPR-u otrzymał już pierwsze wsparcie, ponad 2 miliony złotych. A my wspieramy i będziemy wspierać na pewno do końca powstania tego obiektu, bo jest w naszej ocenie bardzo, bardzo ważny. Nasze marzenie się spełniło. Tak jak tu nasi koledzy, ja z 20-letnim stażem zawsze marzyłem, żeby tu powstała stacja. Udało się, ruszyliśmy z budową, mamy finansowanie z ministerstwa. Mam nadzieję, że za 2 lata będzie otwarcie nowej stacji. Czego tutaj? Statystyka, ruch turystyczny. Bardzo dużo zdarzeń przez ostatnie lata, gdzie mamy tu sezonową stację. Widzimy, jak tu jesteśmy pomocni dla naszych turystów, którzy tu przebywają i też dla mieszkańców. Na pewno będzie tu się znajdował w czasie całego roku samochód terenowy do przystosowany do ratownictwa górskiego, 2 pojazdy czterokołowe i skuter śnieżny na zimę i oczywiście wszystkie elementy, bo górystowe są takie, że często trzeba jednak z buta, tak powiedzmy, transportować poszkodowanych, wszystkie nosze, zestawy alpinistyczne, które są potrzebne na tym terenie. Interwencje ratowników górskich pokazują, że ta stacja jest tu naprawdę potrzebna. Powiem więcej, dzisiaj patrząc z perspektywy wszystkich stacji GOPR-u w Polsce, to muszę powiedzieć, że ta stacja jest najbardziej oczekiwaną, wyczekiwaną i w tym momencie najbardziej potrzebnym obiektem ratownictwa górskiego w Polsce. Ruch turystyczny jest duży, jak wiadomo, zgodnie z prawem celi może się zdarzyć coś, co wcześniej się nie zdarzało. No ten ruch generuje też pewne problemy samym turystom, natężenie w danych miejscach, czy też chęć obejścia jakichś zatorów. Prowadzi do wypadków, prowadzi do drobnych urazów, ale przy których jednak pomoc Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest niezbędna. Jest tutaj teren dość specyficzny, który przyjmuje, szczególnie w sezonie turystycznym, naprawdę dużą liczbę osób. Te osoby często są nieświadome tego zagrożenia, które niosą ze sobą turystyka górska i same góry, zjawiska nieprzewidywalne, ale także stan sanitarny lasu, gdzie spontanicznie mogą nam drzewa upadać ze względu na klęskę kornika. I widzimy wielką potrzebę, żeby 24 godziny na dobę Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe stacjonowało w Karłowie. Grupa Sudecka, na terenie której znajdujemy się, tak naprawdę tu nie chodzi o jakiś ranking ilości wypadków, ale to jest drugie, trzecie miejsce pod względem zdarzeń w polskich górach od Bieszczad po Karkonosze, więc jest to rejon, w którym naprawdę służba ratownicza, ta z prawdziwego zdarzenia górska, jest potrzebna i dyżury, tak jak tutaj były tylko okresowe, to za mało. Tutaj ratownicy, żeby dotrzeć szybko do poszkodowanego, muszą być na miejscu 24 na dobę. Goprówka ma zostać oddana do użytku za 2 lata. Inwestycja prawie w całości finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.